Zazwyczaj naukę ze sprzętem rozpoczyna się od sprawdzenia tego, jak działają porty wejścia oraz wyjścia. Dlatego w tym rozdziale pokażę Ci, jak skorzystać z GPIO oraz jak za pomocą tych portów wysterować podstawowe urządzenia typu przekaźniki oraz diody LED. Jak właściwie działają te porty, jak odczytywać ich stan oraz jak go ustawiać, dowiesz się w tej lekcji. Po jednej stronie układu Raspberry Pi znajduje się listwa z pinami, których znaczenie można sprawdzić na stronie Pinout XYZ. Widzimy tutaj, że 26 z dostępnych 40 pinów to piny funkcjonalne, natomiast pozostałe to piny zasilania albo dostarczające masę układu. W skład pinów funkcyjnych wchodzą piny odpowiedzialne za obsługę interfejsu SPI, interfejsu I2C, interfejsu UART oraz interfejsu OneWire. Pozostałe piny to piny ogólnego przeznaczenia, w skład których wchodzą również te obsługujące sygnał PWM. W systemie Raspbian dostępne jest narzędzie, które pozwala posterować portami GPIO. Zobaczmy, jak ono działa. Najważniejszymi dla nas tutaj operacjami jest GPIO Mode Read Write oraz GPIO Read All. Operacja Read All pozwala wyświetlić stan wszystkich portów w układzie Raspberry Pi oraz zobaczyć, jaka funkcja do danego portu jest w danym momencie przypisana. Wywołajmy zatem GPIO z tym parametrem. W pierwszej kolumnie znajduje się numer pinu według oznaczenia z płytki Raspberry Pi. Ta numeracja jest również dostępna m.in. na stronie Pinout XYZ. Drugą ważną informacją jest tryb, w jakim pin pracuje. Najbardziej popularnymi trybami jest tryb IN, czyli wejściowy, tryb OUT, czyli wyjściowy oraz tryb ALT, czyli tryb alternatywny, który może oznaczać np. to, że pin pracuje w trybie interfejsu SPI albo w trybie sygnału PWM. Jeżeli ustawimy pin w trybie wejścia-wyjścia, będzie nas również interesowała informacja na temat stanu tego pinu w danym momencie. Wartość ta podana jest w tym miejscu, w kolumnie V i może przyjmować wartości 1 albo 0. Możemy to przetestować. Tak się składa, że do pinu 22 mam podłączony przycisk. W taki sposób, że wciśnięcie przycisku powoduje pojawienie się na wejściu wartości 1, zaś zwolnienie tego przycisku powoduje, że na wejściu będzie 0. Wprowadzę teraz polecenie, które będzie cyklicznie odczytywało i wyświetlało wartość tego portu. I spróbuję wcisnąć przycisk, zmieniając wartość wejścia z 0 na 1 i zwalniając przycisk otrzymujemy na wejściu znowu wartość 0. Skoro wszystko działa, to możemy przejść do obsługi urządzeń. Z tym co już wiemy, możemy coś odczytać i czymś posterować, ale konkrety będą dopiero w lekcji następnej. Zróbmy więc coś, co sprawi, że układ Raspberry Pi będzie przydatny dla nas w praktyce. Dużo rzeczy na ten temat będzie w tej właśnie lekcji. Żeby pokazać Ci kilka fajnych zastosowań, podłączyłem do płytki Raspberry Pi cztery moduły. Diodę LED, przekaźnik z silnikiem oraz przycisk z brzęczykiem. Zacznę od pokazania, jak działa podłączona do układu dioda LED. Zobacz, jak wygląda to połączenie na schemacie. Dioda została podłączona do napięcia 3,3 V, a jej działanie jest sterowane przez tranzystor kluczujący Q. Dzięki zastosowaniu tranzystora dioda może być podłączona do napięcia wyższego, np. 5 V, o ile pozwalają na to parametry układu diody. Pinem sterującym jest pin 18 i wystawienie wartości 1 na tym pinie spowoduje, że tranzystor Q będzie przewodził i dioda będzie świeciła.
Z kolei ustawienie wartości 0 na tym pinie spowoduje, że dioda zgaśnie. Ale zostawmy na chwilę schemat i zobaczmy, jak to wygląda na żywo. Tutaj w prawej części, w białym prostokącie, widać moduł diody oraz podłączone do niego sondy oscyloskopu. Dzięki oscyloskopowi będziemy widzieli, jak zmieniają się sygnały elektryczne, natomiast sama dioda będzie świeciła zależnie od tego, jaki będzie stan pinu sterującego. Żeby to wszystko było widoczne, zmniejszę obraz, wyświetlę oscyloskop oraz konsolę. Zobaczmy zatem, jakie są aktualne ustawienia pinu 18. Jak widzimy, pin 18 jest w trybie out, czyli wyjściowym, a jego wartość to 0. A zatem możemy od razu nadpisać wartość wyjściową pinu i włączyć diodę LED. Jak widzimy, dioda się zaświeciła, a sygnał sterujący zmienił się z poziomu 0 na 1. W analogiczny sposób możemy tą diodę wyłączyć. Możemy również wprowadzić krótką komendę, która będzie przełączała stan diody w określonym czasie. Tyle chciałem powiedzieć na temat sterowania LEDami. Przejdźmy do drugiego modułu, czyli przekaźnika z silnikiem prądu stałego. Zobaczmy na schemacie, jak ten zestaw jest podłączony do układu. Jak widać, silnik jest zasilony ze źródła 5V i zwarty do masy. W obu przypadkach jest to podłączenie z pinami listwy układu Raspberry Pi. Dodatkowo obwód silnika jest zamykany przez przekaźnik, którego sygnałem sterującym jest sygnał wyjściowy dostępny również na tej listwie jako BCM17. Trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że zasilanie 5V dostępne na pinach tej listwy jest połączone bezpośrednio z zewnętrznym zasilaczem zasilającym cały układ. Oznacza to, że pod te piny możemy bezpośrednio podłączyć obciążenie wymagające większego prądu, ponieważ prąd ten popłynie bezpośrednio z zasilacza, nie powodując uszkodzenia jakiegokolwiek innego podzespołu naszej maliny. A teraz zobaczmy, jak wygląda połączenie tych elementów w rzeczywistości. W białym prostokącie widzimy przekaźnik, do którego z jednej strony podłączony jest silnik prądu stałego, a z drugiej strony zasilanie oraz sygnał sterujący przekaźnika pochodzące z układu Raspberry Pi. Silnik jest widoczny w lewej dolnej części tego widoku. W naszym przekaźniku zastosowano separację galwaniczną izolującą sygnały sterujące od zasilania obciążenia, którym jest silnik. W tym celu użyto optoizolacji, która odwraca logikę sygnału sterującego względem sygnału włączającego lub wyłączającego przekaźnik. Oznacza to, że jeżeli sygnałem sterującym będzie 1, to przekaźnik zostanie wyłączony. Natomiast jeżeli sygnałem sterującym będzie 0, to przekaźnik zostanie włączony, włączając jednocześnie silnik. Dodatkowo do sygnału sterującego przekaźnikiem oraz do zasilania silnika podłączyłem sondy oscyloskopu. Dzięki temu będziemy widzieć, jak zmieniają się sygnały elektryczne zależnie od zmian sygnału sterującego oraz od pojawiania się i zanikania zasilania samego silnika. Dostosuję teraz widok tak, żeby wszystko, co potrzebne, było w zasięgu. Pinem sterującym przekaźnika jest pin 17. Zobaczmy, jakie są jego parametry. Jak widzimy, pin 17 pracuje w trybie wejściowym. Oznacza to, że tryb ten musimy zmienić na wyjściowy.
po zmianie wszystko wygląda dobrze. Tryb jest wyjściowy, a wartość pinu jest jedynką, co oznacza, że przekaźnik jest wyłączony. Spróbujmy zatem wysterować pin przekaźnika zerem, włączając tym samym silnik. Jak widzimy, silnik został uruchomiony i się obraca. Natomiast sygnały elektryczne pokazują, że przy zmianie sygnału sterującego z jedynki na zero zostało podane zasilanie na silnik, a czas reakcji wynosił około 5 milisekund. Wygląda, że wszystko działa. Możemy zatem wyłączyć silnik. Oczywiście do przekaźnika można podłączyć również inne obciążenia, jak wentylatory, grzałki, źródła oświetlenia, żarówki, z tym, że może być wtedy potrzebne napięcie o wyższej wartości, przez co trzeba będzie skorzystać z dodatkowego zasilacza innego niż ten, który wykorzystaliśmy do tego przykładu. No tak, na razie korzystaliśmy z pinów tylko w trybie wyjścia, zadając im odpowiedni stan. Istnieje natomiast możliwość wykorzystania pinów w trybie wejścia, kiedy odpowiedni stan jest wymuszany z zewnątrz, a z systemu jest on odczytywany i wykorzystywany dalej. W tym celu stosuje się na przykład przyciski, wprowadzając zewnętrzną interakcję. I taki przykład postaram się Ci zaraz pokazać. Spójrz na schemat, żeby zobaczyć, jak wygląda teraz konfiguracja podłączonych do układu elementów. Oprócz wykorzystanych poprzednio modułu przekaźnika z silnikiem oraz modułu diody LED, dołożyłem tym razem brzęczyk wysterowany sygnałem wyjściowym BCM27 oraz dodałem element przycisku monostabilnego, który zadaje sygnał wejściowy na pinie BCM22. Przycisk ten w stanie normalnym jest rozłączony i wtedy na pinie wejściowym pojawia się sygnał 0, czyli stan niski. W momencie wciśnięcia przycisku na pinie będzie wystawiany stan wysoki odpowiadający logicznej jedynce. A może zauważyłeś, że wymieniłem moduł diody LED wyposażony w diodę koloru zielonego na moduł z diodą czerwoną? Czerwony kolor diody będzie miał kluczowe znaczenie w przykładzie, który pokażę później i który będzie wykorzystywał wszystkie te elementy widoczne na schemacie. Schemat schematem, ale zobaczmy, jak wszystkie te połączenia wyglądają w rzeczywistości. W białym prostokącie możesz zobaczyć nowo dodane elementy. Jest tu element przycisku monostabilnego oraz moduł brzęczyka. Oprócz tego podłączyłem sondę oscyloskopu do sygnału, jaki jest wystawiany przez przycisk. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak zmienia się sygnał elektryczny, zależnie od tego, czy przycisk jest wciśnięty, czy nie. Dostosuję teraz widok, żeby wszystko, co potrzebne, było w zasięgu. Przycisk jest podłączony do pinu BCM22. Sprawdźmy więc, jaki jest tryb tego pinu. Jak widzimy, pin 22 jest w trybie wejściowym. Oznacza to, że praktycznie od razu możemy odczytać z niego wartość. Wpiszmy więc krótką komendę do cyklicznego odczytywania wartości tego pinu. I zobaczmy, co się stanie po wciśnięciu przycisku. Zmiana stanu zostaje zarejestrowana, a zatem wygląda, że wszystko działa poprawnie. No dobra, stan przycisku daje się odczytać w systemie i co z tym zrobić dalej?
Jedną z możliwości jest wykorzystanie tego przycisku do tak zwanego awaryjnego zatrzymania układu. W tym układzie może być na przykład nasz działający silnik, a my wciskając ten przycisk możemy go natychmiast zatrzymać, włączając jednocześnie diodę LED oraz brzęczyk sygnalizujący awaryjny stan systemu. Spróbujmy to zatem zasymulować. Przypomnę tylko, że sterowanie silnikiem przechodzi przez pin 17, diodą LED przez 18, brzęczykiem przez 27, natomiast stan przycisku jest odczytywany z pinu 22. Wiedząc to, możemy wprowadzić komendę z logiką awaryjnego zatrzymania silnika. Już pokazuję, jak to zrobić. Zobaczmy teraz, czy uda nam się zatrzymać ten silnik. Wygląda, że wszystko działa tak jak trzeba. Eksperyment zakończony sukcesem. Możemy już zatem zakończyć symulację. Wiemy już teraz, jak wykorzystać porty wejścia i wyjścia w praktyce. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ GPIO udostępnia nam również sygnały PWM, bardzo szeroko stosowane, o których bardzo chętnie opowiem na następnej lekcji. Zapraszam! Zastanawiasz się pewnie, co tak naprawdę można zrobić z sygnałem PWM. Otóż za jego pomocą można na przykład zmieniać prędkość obrotową silnika, można sterować jasnością diody LED lub można sterować położeniem serwa cyfrowego. Tylko jak to zrobić? Pokażę to na przykładzie w dalszej części lekcji. PWM, czyli Pulse Width Modulation Signal, jest sygnałem prostokątnym o stałej częstotliwości i zmiennym wypełnieniu. Jak się okazuje, w układzie Raspberry Pi mamy dostępne dwa takie sygnały, czyli PWM 0 i PWM 1. Sterowanie naszej diody jest podciągnięte pod sygnał PWM 0, który znajduje się na pinie BCM 18. Zobaczmy zatem, jak to wygląda od strony sprzętu. W białym prostokącie znajduje się moduł z zieloną diodą LED, a do sygnału sterującego tą diodą podłączona jest sonda oscyloskopu. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak zmieniają się przebiegi elektryczne sygnału sterującego PWM w zależności od zmian jego wypełnienia. Przełączmy widok na konsolę. I teraz za pomocą narzędzia GPIO możemy zmodyfikować ustawienia pinu 18 tak, żeby wspierał PWM oraz możemy wprowadzić parametry samego sygnału PWM. Jak widzimy, pin 18 jest w tej chwili w trybie wyjściowym, czyli musimy go przełączyć na PWM. Jak widzimy, pin 18 został ustawiony w tryb Alt 5,
co oznacza, że powinien pracować w funkcji PWM. Następnie musimy ustawić dwa parametry sygnału PWM, którymi są dzielnik częstotliwości oraz maksymalny zakres kroków, o które będziemy mogli zmieniać wypełnienie sygnału. Chciałbym, żeby sygnał PWM miał częstotliwość 1 kHz. W tym celu muszę wprowadzić następujące parametry. Dla dzielnika częstotliwości 540, natomiast dla zakresu 100. Musimy jeszcze wybrać tryb, w jakim będzie pracował PWM i jesteśmy gotowi do zadania pierwszego wypełnienia. Ja spróbuję wprowadzić wypełnienie rzędu 50%. Zobaczmy, jak to wygląda na oscyloskopie. I widzimy, że sygnał jest częstotliwości 1 kHz i wypełnieniu 50%, czyli zgodnie z naszymi założeniami. Wygląda, że wszystko jest ok. Ale tu zaczyna się najciekawsza rzecz, bo zmieniając wypełnienie, będziemy zmieniali jasność świecenia diody. Zobaczmy, jak to działa. Wprowadzę teraz komendę, która w pętli będzie zadawała trzy różne poziomy wypełnienia tego sygnału. Widzisz już, jak to działa? A ponieważ nasz zakres jest ustawiony na 100, więc możemy tu zadać 100 różnych wartości wypełnienia. Zastosowań sygnału PWM jest dużo, dużo więcej, a ta lekcja zdecydowanie nie wyczerpała tematu, dlatego zachęcam Cię do jego dalszego odkrywania. Na początek nauczyliśmy się tego, jak działają porty GPIO. To dobra wiedza, żeby zapoznać się z tym, co będzie dalej, a dalej będzie się działo.